Dość ciekawym i godnym uwagi miejscem jest ten potężny krater, który gruje dumnie nad okolicą. W swojej formie trochę przypomina mi na przykład krakowski kopiec Kraka, tylko że powiększony 20-krotnie. Jest to nieczynny wulkan. Zobaczcie, w ogóle to jest ciekawe, jak wyglądają tutaj niektóre stacje benzynowe, jakie mają przestarzałe sprzęty do ładowania paliwa. Ciekawe, z jakich lat to pochodzi, wie ktoś może? Coś więcej na ten temat? Dajcie znać. Wokół można wszędzie spotkać fragmenty takich porowatych skał. Może to są skały wulkaniczne. Przypomnę jeszcze tylko stan mojego obuwia, podkreślając, że idę pustkowiem pełnym węży. Zresztą już spotkałem węże, więc możecie mieć to jako dowód. I cóż, dajcie suba. Odszedłem w moim wspaniałym obuwiu około 2 km od tego wulkanu, krateru. I tak to się prezentuje z tej odległości.